pierwsze zawody w ice racingu w Gnieźnie za nami. Możemy się spodziewać następnych? No ja myślę, że jest potrzeba, bo wszyscy tutaj tłumnie przybyli na ten nasz mini stadion. Postaramy się, to wszystko zależy od pogody, jak będzie wyglądać tafla lodu, czy wędkarze nie będą mieli przeciwwskazań, czy działkowcy nie będą mieli przeciwwskazań, czy miasto będzie chciało. Jak się te wszystkie elementy jakoś złączą, to na pewno tak. Sponsorzy gnieźnieńscy dopisali. Muszę pochwalić, że krótko, bo ja od tygodnia dopiero mogłem poszukiwać partnerów dla tej imprezy i przede wszystkim no, znalazłem około 30 firm, ale muszę wyróżnić te trzy podstawowe, czyli przedsiębiorstwo Irlek pana Andrzeja Lisiewicza, Autosanok pana Stefana Sanoka oraz trzecia firma, która nas zbierała, jest to Hotel Nest. Poza tym mamy stałych, takich regularnych partnerów i również to są firmy gnieźnieńskie, to jest Hertom oraz hurtownia Ewa Złowicz. Panie Włodzimierzu, jak pan ocenia organizację? Myślę, że doskonale, bo nikt się nie spodziewał, że tyle ludzi przyjdzie i że impreza będzie tak udana. No oczywiście zawodnicy tacy jacy byli, tacy byli. No, nie mogliśmy liczyć tu na pierwszym turnieju na super ekstra klasę, ale myślę, że w przyszłym roku jest szansa, żeby to dużo lepiej i z lepszą grupą ludzi zawodników zorganizować.